panom i panie. Wszystkim tym z Państwa, dla których kobieta i jej kobiecość stanowią nie tylko o pięknie tego świata, ale także o jego subtelnej wrażliwości i instynktownej mądrości. Ten szczególny koncert, zatytułowany Sztuka jest kobietą, stanowi swego rodzaju hołd złożony u stóp kobiecości i jej muzycznej, poetyckiej oraz plastycznej, a więc artystycznej kreatywności. W Wigilię Międzynarodowego Dnia Kobiet, obchodzonego 8 marca, warto przypomnieć pokrótce historię tego święta. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych na przełomie XIX i XX wieku, które miały miejsce w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. W następnym roku, to jest 1910, Dzień Kobiet o charakterze narodowym ustanowiony został również w Kopenhadze, stolicy Danii. Dzień ten służył krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. Dopiero jednak rok 1975 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Kobiet. W tym roku, 1975, po raz pierwszy obchodzony na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca. Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez państwa członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju. Przyjmując rezolucję, Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu państwach całego świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z przeszłości, a co ważniejsze, by spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet. Dziś podczas koncertu Sztuka jest kobietą akcent pada na uczestnictwo kobiet w życiu społeczno-kulturowym. Na scenie nie tylko zobaczymy same kobiety, a więc uczennice i nauczycielki ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, ale także usłyszymy je w wykonaniu utworów muzycznych i lirycznych, które skomponowane zostały przez kobiety, kompozytorki i poetki z całego świata z kilkuset lat aktywności kobiet w sztuce. Scenografię dzisiejszego koncertu stanowią dzieła plastyczne wykonane przez uczennice sąsiadującej z nami Szkoły Artystycznej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Współpraca tych dwóch szkół, muzycznej i plastycznej, nie tylko pokazuje spektrum artystycznych działań kobiet wczoraj i dziś, ale przede wszystkim podkreśla kobiecą solidarność, odwagę i wolność w wyrażaniu siebie. Zapraszamy do zasłuchania się w dźwięki i słowa spisane przez kobiety artystki. Przed Państwem uczennice i nauczycielki ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie w koncercie Sztuka jest kobietą. Thank you.
wchodziło. Buzony, saksofony, fagoty, klarnety, wielka tuba i małe trąbki. Rogi, rożki, fleciki i flety. No i właśnie ta dęta orkiestra żuła gumę do rzucia za wzięcie. Balonową gumę do rzucia w niewłaściwym żuła momencie. Przez tę gumę trzymaną w ustach zamiast pięknych muzycznych tonów wydmuchała dęta orkiestra roztańczone tony balonów. Wyleciały małe i duże i tańczyły tańce latańce, rozśmieszańce i chichotańce, wirowańce i balowańce. A ten wielki, największy ze wszystkich, wydmuchany z ogromnej tuby, przebił sufit i w kosmos poleciał, przeokropnie nadęty i gruby. Ludzie mówią, że w księżyc się zmienił. Ja tam plotek słuchać nie lubię, ale czasem, gdy patrzę na księżyc, widzę pana, co gra na tubie. Jak ptak. Dzisiaj jestem smutna,
jak deszcz. Leży sobie w trawie na wznak. Sama nie wiem, czemu tak jest. Promyk słońca zalśnił i zgasł. Trzmiel nade mną krąży i gra. Czy to moje włosy, czy las? Czy to śpiewa wilga, czy ja? Możesz sobie myśleć, co chcesz, ale nie zrozumiesz i tak, czemu jestem smutna jak deszcz, czemu jestem smutna jak ptak. Głos łacinniczki był jakby trochę ostrzejszy, kiedy się do nich zwracała, nigdy po imieniu. Miriam była zawsze doskonale przygotowana, Reginka słabsza, ale poprawna. Trzymały się razem i razem dochodziły z klasy przed lekcją religii. Ostatni raz spotkałyśmy się niespodziewanie u wylotu Lubartowskiej. Na granicy świeżo utworzonego getta. Stały tam unieśmielone, jakby przydarzyło im się coś wstydliwego. Thank you.
musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. I musi też umieć ziewać, kiedy pogrzeb przychodzi ulicą, gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą. Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka, lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić i śmiać się i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciszy i ciemności i być daleki od dobra i równie daleki od złości. Thank you.
Tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie straty, że kiedy się je traci, nie ma sprawy. Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obaw straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Trać rozlegaj, trać szybciej, ćwicz. Wejdzie ci w nawyk utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałeś uciec lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy. Przypadł mi gdzieś cygarek po matce, jaskrawy blask dawnych domów. Dzisiaj blady cień, ukłucie w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy. Straciłam dwa najdroższe miasta, ba, dzierżawy ogromniejsze, dwie rzeki, kontynent. Nie wrócę do nich już nigdy, ale trudno, nie ma sprawy. Nawet gdy stracę ciebie, ten gest, śmiech chropawy, który kocham, nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy. Tak, straty to nie takie znów, pisz, straszne sprawy. Ludzie, ptaki, więźniowie, pióra opadają, śnieg, na grzbietach gnojnych żuków, śmierć, śmierć, śmierć. Policjant jest królem w czasach koloru rdzy, dziecko jest smutne, a świat drży. Wygnanie, słowo większe niż pusta, wygnanie,
Mój pierwszy krok nad arterią wodospadu lęku. Mosty, znaki drogowe, uskrzydlone ulice, pięć moich palców, gdy już zasiedlano księżyc. Epidemia, trzęsienie ziemi, głód, wojna. W długiej ulicy bicie w bramy, drżą komórki ciała. Nad etyką ulatującego czasu dziecko tęskni do alfabetu. Kiedy żyć będę? Czemu drzewa pomarańczy zostały za płotem podróżnych? Kto zatrzymał ich pieniące się korzenie nad zwapniałymi kośćmi sprzed tysięcy lat? Nad rozwalinami obrazów i granic, odcięta ręka złodzieja lub zwycięska niewinność. Kiedy żyć będę? Środki postępowania, krople soku, nieczystość, przewrotny ifrit w rozdętych koszmarach. Młodość trwa wewnątrz komórek. Mówią planety, coś dzieje się na ziemi. Kiedy żyć będę, nie wszystkie drogi wiodą do śmierci. Thank you.
Zniknie nad brzegiem, ujdzie za skały żagi. Błękicie jak skrzydło, biały, na rozpalonym zboczu rozściele wiatr, przedwieczorne pachnące ziemi. Niską puczyną ostrym jałowcem wstrząśnie nad dzikim górskim manowcem. Dom jest daleko, świat jest daleko, ze zapomnienia górą i rzeką. Nic nam nie grozi, nikt o nas nie wie. Ptak w migdałowym ukryty drzewie potrząsa skrzydłem i gwiszcze z cicha. Zdeptany piołun wonią oddycha. Połóż mi rękę pod senną głowę. Wczoraj zginęło, dzisiaj jest nowe. Jutro pod żagrem białym na głębi. Jesteśmy wolni, jesteśmy sami. Wśród ziół pachnących pod błękitami. Koniki polne w kamieniach dzwonią. Serce zamiera jak ptak pod dłonią. Czas coraz pustą napełnia czaszę. Wczoraj zginęło, dzisiaj jest nasze. A jutra nie chcę widzieć za mgłami. Oczy zamknięte pocałunkami. Thank you.
List od tłumaczki z dalekiej Serbii. O śmierci. Tej, która wysyła przed sobą lisa, chorobę. Ale przede wszystkim idzie w nim o życie. O uparte przekładanie go na ten szorstki język przybosia i ogrom Witkacego. Ogrom Gombrowicza. Kilka lat temu, na bazarze przy ulicy Porzeszka, kupowałyśmy od kobiety o skórze przypominającej pomięty pergamin. A muszę dodać, że niosła za sobą zapach mleka, kostkę sera, rabarbar, białe jaja. Pomyśleć tylko. Wtedy, w tamtym czasie, wody Sawy i Dunaju leniwie łączyły się, nie popędzane żadną zbóż. Thank you.
Obmyślam świat. Wydanie drugie. Wydanie drugie poprawione. Idioto na śmiech. Melancholikom na płacz. Łysem na grzebień. Psom na buty. Oto rozdział. Mowa zwierząt i roślin. Gdzie przy każdym gatunku masz słownik odnośny. Nawet proste dzień dobry, wymienione z rybą, ciebie, rybę i wszystkich przy życiu umocni. Ta dawno przeczuwana, nagle w jawie słów, improwizacja lasu, ta epika słów, te aforyzmy jeża układane, gdy jesteśmy przekonani, że nic, tylko śpi. Czas. Rozdział drugi. Ma prawo do wtrącania się we wszystko, czy to złe, czy dobre. Jednakże ten, co kruszy góry, oceany przesuwa i który obecny jest przy gwiazdkrążeniu, nie będzie mieć najmniejszej władzy nad kochankami, bo zbyt nadzy, bo zbyt objęci z nastroszoną duszą, jak wróblem na ramieniu. Starość to tylko morał przy życiu zbrodniarza. Ach, więc wszyscy są młodzi. Cierpienie, rozdział trzeci, ciała nie znieważa. Śmierć, kiedy śpisz, przychodzi. A śnić będziesz, że wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka. Jesteś mały jak iskra. I gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Ból więcej miałeś, trzymając róże w ręce, i większe czułeś przerażenie, widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć i umierać tylko tyle. A wszystko inne jest jak Bach, chwilowo grany na pile.
Lena Jawczak. Zuzanna Cała. Zofia Karwat. Ada Jakubiak. Aleksandra Lipca i Karolina Deryło. Patrycja Niedoborek i Julia Cynema. Karolina Potoczała. Ewa Surdecka i pani Bożena Bechta-Krzemińska. Artystką akompaniowały panie Aleksandra Mikołajczyk-Mokrosz, i pani Izabela Poetek-Celińska. W utworach lirycznych zaprezentowała się Olivia Fast, Zuzanna Modrzejewska, Hanna Lorek, Magdalena Morzenka w zastępie dla Aleksandry Bolibok, Kornelia Bierowa, Julita Bałaban, Hanna Chmielewska, Aleksandra Nawara oraz Julia Pracownik. Ze swoimi uczennicami przygotowania do tego koncertu pracowały nasze panie nauczycielki i panowie nauczyciele. Są to pani Natalia Kozu, Aleksandra Mikołajczyk-Mokrosz, Alina Smyr, Dominika Łasko, Kamila Sawicka-Miszczuk, Beata Sarancetera, Monika Kocka-Wiśniewska, Katarzyna Kostrzewa, Wioletta Niedoborek oraz pani, oraz panowie Jakub Niedoborek i Tomasz Jeleniewski. Wielkie brawa. Projekt Sztuka jest kobietą koordynowały panie Marta Augustowska i Wioletta Niedoborek. A pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest pan Grzegorz Siedlaczek. Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa na scenę w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia. Drogie, kochane panie, te malutkie i te trochę większe, bardzo serdecznie dziękuję za ten przepiękny, niezwykle klimatyczny, troszeczkę nostalgiczny, z nutką zadumy, bardzo kobiecy dzisiejszy wieczór. Bardzo serdecznie dziękuję. Piękny, doskonały pod każdym względem, począwszy od scenografii, przez dobór wierszy i utworów muzycznych. Przepięknie wykonany. Także udowodniliście państwo, że panie, że rzeczywiście sztuka jest kobietą. Bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w imieniu wszystkich panów życzę wszystkim paniom dużo zdrowia, szczęścia i spełniania marzeń oraz sukcesów zawodowych, aby w tym dniu nadchodzącej wiosnie oraz we wszystkich porach roku i nadchodzących latach towarzyszyły wam tylko dobre,
i pozytywne myśli. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla tych naszych wspaniałych kobiet, artystek, wykonawców.